Proszę. Czym chata bogata? Bardzo proszę. Proszę uprzejmie. Zobacz, to widzisz? To. No to to i to dwa razy. Miał. Co tam? Jaki cudem? Ja nie rozumiem powodów tego żenującego zamieszania. I dlaczego ja jestem akurat agresorem zarzutów, które wyssane są z palca? Zamieniamy się w słuch, by usłyszeć pana wersję. Panowie, ja się nie znam na chemii molekularnej. Jestem tylko menedżerem, biznesmenem, zapewniającym finanse na prowadzenie tych badań. Należy przypomnieć o osobistej motywacji mojego klienta. Jego córka cierpi na endometriozę. Właśnie. I stawianie mi zarzutów, że ja działam przeciwko kobietom. Kobietom chorym na tę straszną chorobę jest. Przepraszam. Czyli chce pan powiedzieć, że pan o niczym nie wiedział, tak? Panowie, ja nie jestem lekarzem. Być może moi konsultanci wprowadzili mnie w błąd. Ja nie miałem wpływu na wyniki badań. Mój klient nie odpowiada za wyniki badań. To kto w takim razie odpowiada? Panowie, to są protokoły testów leku, podsumowanie badań i opinie konsultantów. Proszę. Czy widzą gdzieś panowie podpis mojego klienta? Proszę.